Yo, widzowie, witam bardzo serdecznie, z tej strony Fajtercie. To kolejny materiał na moim kanale. Otóż tak, to jest kolejny ważny i specjalny dla mnie materiał. Oj, ostatnio to bardzo dużo ich jest, mam wrażenie, chociaż w sumie to często zawsze pojawia się jakiś ważny materiał. No ale jest on ważny i jest on specjalny dla mnie. Na samym wstępie chciałbym podkreślić, że troszeczkę generalnie słabiej się czuję. Więc przepraszam bardzo, jeżeli słychać. Podejrzewam, że może być słychać. Po prostu mnie przeziębienie wzięło. Dlatego też nagrywam to tak późno, bo o 19:00. Mam nadzieję, że montażysta mnie nie zabije. Chociaż ma powód, szczerze mówiąc. No ale cóż, nie spodziewałem się, że będę nagrywał taki materiał, bo myślałem, że to dopiero w przyszłym tygodniu. A stało się to już. Więc muszę nagrać taki materiał, po prostu. Mianowicie, wczoraj w nocy, koło godziny, bodajże chyba coś około 22:00, mój kanał uzyskał 500 subów. Dokładnie tak, 500 subów, widzowie, wow, jest to dla mnie coś niesamowitego. Na chwilę obecną, jak widzicie na załączonym obrazku, subów jest 510. Dziękuję bardzo. Nie wiem co powiedzieć, jest to dla mnie coś niesamowicie ważnego, ponieważ póki co dążę do 1000, bo od 1000 liczę na to, że zacznie się zarabianie i będę mógł faktycznie finansowo jakoś to ze sobą powiązać. A wtedy będę mógł stać się pełnoprawnym youtuberem, wiecie, na dłuższą skalę po prostu. Chciałbym, żeby kiedyś YouTube był moją pracą i chciałbym po prostu się z niego utrzymywać i żyć dla niego, bo lubię strasznie, uwielbiam nagrywać, więc dążę do tego 1000, do monetyzacji. I materiał dzisiejszy jest specjalny dlatego, że to półmetek. Ale nie tylko półmetek. Mówiłem już w poprzednim materiale, odnośnie tego jeszcze jedna rzecz będzie, odnośnie poprzedniego materiału, ale to zaraz. Mówiłem już w poprzednim materiale, że cóż, nieźle się to rozwinęło. Pierwsze 100 subów zbierałem chyba przez rok, drugie 100 przez kolejny rok, trzecie 100 i tak wiecie, no w sumie nagrywam czwarty rok, chyba pierwsza 100 to akurat była szybciej niż przez rok, ale pierwsze 200 subów zbierałem przez rok, później 300 do 300 kolejny rok i aktualnie mamy taki etap na moim kanale, że 3 miesiące minęły od 400 subskrypcji. 3 miesiące zdobyłem 500, więc realnie pojawia się szansa, że faktycznie ten 1000 może w nie aż tak dalekiej przyszłości uzyskam. Strasznie bym chciał. Możecie mi pomóc, dając suba, lajka tam na dole. Jest to dla mnie zawsze coś niesamowitego. Wspieracie mnie jako twórcę, dajecie mi to. Dziękuję wam, dziękuję, bo robicie to z dobrego serca i bo komuś się coś spodobało w tych materiałach, tak? Chociaż, no mam wrażenie, że ostatnio to dużo osób się nie podoba. W sensie, generalnie rozchodzi się o to, że wrzucam sobie te treści na moje grupy. I właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć o poprzednim materiale. No, zjechany trochę tam zostałem w komentarzach i tak dalej. No, od dłuższego czasu mnie tam jadą w komentarzach, na tych grupkach facebookowskich, youtubowych, co youtuberzy się chcą wybić, że no nudny trochę jestem poniekąd. No wytykają różne błędy, na przykład ostatnio się śmiali, że stary, 4 lata nagrywasz i masz prawie 500 subów? Ty nie wiedziesz, że się do tego nie nadajesz? Rzuć to, gościu, beka z siebie. Ja mówię, aha, bo to wcale nie tak, że mówiłem już wiele razy, że nie robię tego po to, żeby mieć dużo subów, tylko robię to głównie dlatego, że sprawia mi to przyjemność i cieszę się, że ludzie, którzy mnie oglądają, lubią mnie oglądać. Nie, najważniejsze są cyferki, żeby było ich jak najwięcej, prawda? Jakby, Boże, jak ludzie się zesrali. No cóż, niektórzy wiedzą, Thompson mnie bronił. Dziękuję ci, Thompson, bardzo, jesteś... Takich widzów kocham i szanuję po prostu. Hejt będzie w internecie, jest i będzie. Trzeba z nim walczyć albo się z tym pogodzić. Nie wiem, ja generalnie chyba raczej się godzę. Boże, jeszcze nie odchorowałem, ja jestem chory ponad tydzień, czajcie? Słychać pewnie w głosie, mówię głównie przez nos. Sorry, ale tak to wygląda. Kuruję się, ale dużo pracy ostatnio. Ale staram się kurować. Mam nadzieję, że zaraz przejdzie. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić kogoś, bo obiecałem, że pozdrowię. Także, pozdrawiam Kubę z Łodzi, męża Justyny. Gorące pozdrowionka.
Dziękuję, że wspólnie mnie oglądacie. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby, żebym go pozdrowił czy coś, póki macie łatwy dostęp do mnie, bo nie jestem popularny, piszcie śmiało, gdziekolwiek się da, będę się starał pozdrawiać, tak? Miałem pewną myśl, ale ją zgubiłem. Specjalna 500 subów się pojawi, to chciałem powiedzieć. Tak, będzie specjalna 500 subów. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Pojawi się za niedługo. Będzie, już mogę zaspoilerować, będzie on powiązany z tym tematem, dzięki któremu tak szybko jakby uzyskałem 500 subów, bo nie oszukujmy się, dzięki czemuś, dzięki, możecie spojrzeć po prostu na mój kanał, tak? Na ostatnie treści, które wrzucałem i dojść do wniosków. No, dzięki niektórym materiałom to się stało. Niektóre materiały były po prostu popularniejsze. Więc gorąco dziękuję za to i w związku z tym stwierdziłem, że specjal musi być jakoś powiązany z tym. Więc specjal na 500 subów będzie coś specjalnego, coś fajnego, mam nadzieję. Chyba tyle w tym materiale. Wybaczcie mi, że nie jesteśmy na dłuższe filmy. Ostatnio jestem proszony o długie filmy. No staram się, no ale jakoś te krótsze mi lepiej wychodzą, więc jest jak jest. Ale mam nadzieję, że jak się wykuruje, to jakiś dłuższy filmik uda mi się nagrać. Póki co, to by było na tyle. Ja byłem Fajterciak. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za 500 subów. Do zarabiania już niedługo i do tego, żeby faktycznie tworzyć dużo lepsze treści. Bo tak, chciałbym się utrzymywać z YouTube'a, ale chciałbym też pieniądze, które będę od YouTube'a dostawał, przeznaczać też na YouTube'a i tworzyć filmy, które w gruncie rzeczy zawsze chciałem tworzyć. Bo póki co jeszcze takich filmów nie tworzę. No nieważne. Wszystko w przyszłości. Ja byłem Fajterciak. Do następnego. Jo.